Justyna D. usłyszała dwa zarzuty. Pierwszy zarzut dotyczył prowadzenia małoletniego poniżej lat 15. To jest odczyn z artykułu 211 Kodeksu Karnego. Drugi zarzut dotyczy obcowania płciowego z małoletnim poniżej lat 15. To jest odczyn z artykułu 200 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 12 Kodeksu Karnego. Jaka kara grozi oskarżonej? Oskarżonej grozi kara za pierwszy z wymienionych czynów pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Za drugi czyn grozi kara pozbawienia wolności od 2 lat do 12. Jakie środki zapobiegawcze zastosował wobec oskarżonej sąd? Środki zapobiegawcze były stosowane przez prokuratora w postępowaniu przygotowawczym. Były to środki tak zwane wolnościowe i był to dozór policji, zakaz opuszczania kraju, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego oraz zawieszenie w czynnościach, to jest wykonywaniu zawodu nauczyciela. Ponadto Sąd Rejonowy w Łomży postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 roku zastosował tak zwany izolacyjny środek zapobiegawczy. To jest tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Oskarżona została zwolniona z aresztu? Tak, oskarżona została zwolniona z aresztu. Postanowieniem z dnia 2 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Łomży uchylił tymczasowe aresztowanie. Jak sąd uzasadnia uchylenie tymczasowego aresztowania? Sąd, uchylając tymczasowe aresztowanie, uznał, iż ustawa przesłanka, która stanowiła podstawę do zastosowania tego środka zapobiegawczego, sąd uznał, iż nie jest już zagrożony prawidłowy tok postępowania. Kiedy i gdzie dochodziło do czynów zabronionych, popełnionych, które miały być popełnione przez oskarżone? Jest to szczegółowo opisane w akcie oskarżenia, będzie to przedmiotem rozpoznania sądu. Nie chcę tutaj wskazywać czy podawać Państwu szczegółów. Wyznaczony już został termin rozpoczęcia procesu? Na chwilę obecną nie jest wyznaczony termin procesu. Kiedy moglibyśmy się spodziewać jakiejś informacji w tej sprawie? Myślę, że w przeciągu kilku dni taki termin zostanie przez sąd wyznaczony. Jest już wyznaczony sędzia referent, on już podejmuje określone czynności w sprawie. W jaki sposób ta sprawa w ogóle ujrzała światło dzienne? Zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tak wynika z aktu oskarżenia, zarówno ze strony pracowników tej placówki, jak również ze strony rodziców. Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Proszę o to pytać te osoby, które składały zawiadomienie.